potężna usługa. Czy to tylko chwila? Dziś wiem, że to miłość, na pewno to wiem. Rozświetliło nas światło wszystkich gwiazd i już żyć bez siebie przestaliśmy umieć. Czy to tylko moment? O nie. Było nam sądzone, by znów spotkać się. W takiej chwili serce się nigdy nie myli, kiedy mówi kocham cię. To nie miej przy sobie, tylko znów tutaj ma być przestrzeń pomiędzy waszą zdówką. Przepraszam, nie można piwa, to jest straszne chłopa. Co to jest? Ale co? To co masz zrobić? Nie możesz kichać. Nie masz kichać? Nie. Dobra, właśnie jesteśmy po trzeciej próbie naszego pierwszego tańca. Mieliśmy 3 dni na to, żeby się nauczyć. Nie całe 3 dni, to 2,5. Tak. Nie wiem, czy jest jakakolwiek para w historii, która swój pierwszy taniec robiła w 3 dni. Mam nadzieję, że nie, bo lubię być pierwsza. I ten pierwszy taniec będzie oczywiście spektakularny. Ogólnie się na początku bałam, no bo nie szło nam. W ogóle nam nie szło. I szkoda, że tego nie nagraliśmy. Teraz jest na pewno dużo lepiej. Jeszcze jest dużo do poprawy i w sobotę to już po prostu pójdzie jak leci i tyle. Dobra, lecimy. Dobra. O, fajnie się uśmiechnęłam też. No, raz, dwa, trzy. Sztos. No i zobaczcie, komnata książęca. Zaraz wam pokażę, jak wygląda nasz apartament. Ochroniarz, chodź. Jesteśmy dzień przed, więc jest tutaj mega bałagan, ale zobaczcie. Cyk. Ekipa, wszyscy. Magda się szykuje, nie mogę jej oglądać. Tak, niweluję wory pod oczami. Dobra, zawijamy dalej, tur po zamku robimy. O, ekipa. Jest nasz kucharz. Dziękujemy za stan gotowości. Tak? Cześć. Jak tam? Dobrze wszystko? Zróbeczko? No, okej, tak jest. Przygotowujemy. Fajnie. Kasia, nasz wedding planner najlepszy, bo nagrywamy już wszystko. Tak, makijaż mi proszę zrobić. Kasia dzisiaj od 5 rano zrobić. Jest już na nogach. A tu mamy już zespół, tak? Tak. Powoli, nie? Powoli. Idziemy dalej, chodźcie. Na górę idziemy sprawdzić. O Jezu, jak pięknie. O. Tak, tak. Idziemy początek. Dobra, lecimy dalej. Gdzie mój ochroniarz? Płaci się ludziom i kurde nie ogarniają. No dawaj. Patrzcie, zobaczycie, mamy listę już chyba gotową. O kurde, ale zarąbista już widzę z daleka. Listę. Ty no po prostu. Patrz, masz stół. O kurde. No, mocno. Później te przekleństwa wypikujemy, nie? No jak widzicie, dobrze to wygląda wszystko. Podoba się? Dobrze. A to jest dopiero początek i tak, nie? Idziemy dalej. Tur przed, potem zobaczycie jak będzie wyglądało po. Zobacz Maciek. Cześć, cześć. Cześć. Pan młody? Maciek, cześć. Maciek. Jasne. O, ciasteczka tutaj widzę. O kurde, ale to wygląda. O, tutaj sala taneczna. Zespół już jest. O, Co, jak wam idzie? No już od najgorsze za nami. Już wszystko mamy tutaj. Oczywiście. Mamy to organizator. Dobra, lecimy dalej. Wam nie przeszkadzamy, sobie układajcie. Dalej przygotowanie. Tutaj fotobudka będzie. No to za to pięknie pachną te kwiatki. Mamy ile godzin do ślubu? 13, 14, 15, 16, 3,5 godziny do ślubu. Będziemy ją teraz pruli i szyli od nowa. Oh my god, Jezu, jestem taka, ale dobra, jak już jest Emil, to mi tak trochę, wiecie, trochę odpuściło, ale to jest hit, że robimy kiecy teraz. Dobra, idziemy się ogarniać, bo też nie mam dużo czasu na ogarnianie. Wrócę do pierwszego tańca, nie potrzebuję szpilek. I razem podejmować decyzje. Magdaleno Macieju, niebawem za rok, 6 lipca, będzie pierwsza rocznica, później przyjdą kolejne, najpierw rocznice, ale nie obawiajcie się, przyjdą i jubileusze. Nie żebym was straszył, że to tak szybko przyjdzie, ale tak właśnie to życie ludzkie wygląda, że musi być ono jakimiś przemierzane etapami. I gdy każdego roku 6 lipca będziecie patrzeć na siebie, przypominać sobie ten dzisiejszy dzień, to miejsce, to żebyście mogli za każdym razem powiedzieć, że kochacie się tak samo jak w roku 2024, a nawet jeszcze mocniej. Szczęść Boże! Się Magda zastanów. Ja Maciej. Ja Maciej. Biorę Ciebie, Magdaleno, za żonę. Biorę Ciebie, Magdaleno, za żonę. I ślubuję Ci. I ślubuję Ci. Miłość. Miłość. Wierność. Wierność. I uczciwość małżeńską. I uczciwość małżeńską. Oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący. W Trójcy Jedynej. W Trójcy Jedynej. I wszyscy święci. I wszyscy święci. Ja Magdalena. Ja Magdalena. Biorę Ciebie, Macieju, za męża. Biorę Ciebie, Macieju, za męża. I ślubuję Ci. I ślubuję Ci. Miłość. Miłość. Wierność. Wierność. I uczciwość małżeńską. I uczciwość małżeńską. Oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący. W Trójcy Jedyny. W Trójcy Jedyny. I wszyscy święci. I wszyscy święci. Magdaleno. Przyjmij tę obrączkę. Przyjmij tę obrączkę. Jako znak mojej miłości i wierności. Jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca. W imię Ojca. I Syna. I Syna. I Ducha Świętego. Macieju. Przyjmij tę obrączkę. Przyjmij tę obrączkę. Jako znak mojej miłości i wierności. Jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca. W imię Ojca. I Syna. I Syna. I Ducha Świętego. I Ducha Świętego. Cały dzień. Ale się wpakowali. Przestaliśmy umieć. Czy to tylko moje? nieosądzone, by znów spotkać się. W takiej chwili serce się nigdy nie myli, kiedy mówi kocham cię. Przy sobocie w Mariocie, przesuń się do mnie kocie i nie pozwalaj dłużej mi samej stać. W Mariocie, przesuń się do mnie kocie, tej nocy mogę być twoją superstar. Dziś będę dla ciebie słodka jak Huba Buba, z hotelu Uberem tańczyć będziemy w klubach. Tej nocy nie zaśniesz, na pewno się nie uda i będziesz wspominał, jaka była maluba. Wytniemy to jeszcze raz. O, tak blisko. No zobacz. Dawaj. Dobra. Pluwy nie widać, wiesz, tam na dole. Tak, dobra, przyda się może. Bo ja zawsze słyszałam pomiędzy zębami, więc tak jest. Dobra, co mamy mówić? Kasio, ty. Kasio, ty tam siedzisz. Tak głos mówię z operatorem. To pierwsze pytanie. Nie wiem. No, dawaj, dawaj. Jak prosić męża? Jest? Jak prosić męża? Możemy iść dalej? Pieniędzmi? Trzeba robić tak w życiu, żeby nikogo nie trzeba było o nic prosić. Ja nie muszę brać. Nikogo o nic prosić, ale wszystko dzielnie. Czego pod żadnym pozorem nie mówić żonie bądź kobiecie? Wszystko trzeba mówić. Zgodnie z prawdą. Wszystkiego. No, może jednak to jest prawda. Lepiej nie wiedzieć pewnych rzeczy. Najlepiej mówić jak najmniej. Że przytyła. Tak, albo że jest gruba, albo że przytyła. Tego nigdy nie mówimy. Że brzydko wygląda. Że brzydko wygląda. Coś, co ją będzie męczyć psychicznie. Czego unikać w małżeństwie? Chciałem powiedzieć seksu. Żeby się nie rozmnażać. Rutyny. Innych małżeństw. Okej. No dobra, to innych singli, dobra, może być. Powiem, jak się hajtniemy. Kłótni. Tak. Kłótni, nie? A czasami siebie. Kłótni. No, i zdrad. Przede wszystkim zdrad. I kłamstwa. Kłótni. Moim zdaniem. I rozmowy, bo rozmowy prowadzą do kłótni. Monotonii. Kontaktu. Tutaj się spotkaliśmy w tym momencie, żeby wam podziękować przede wszystkim za to, że tu jesteście. I mamy jeszcze parę specjalnych podziękowań, a pierwsze będzie dla osoby, bez której by nas tutaj nie było. Zapraszamy Kasjusza Życińskiego, Don Kasjo. Jest to osoba, która jest naszym swatem. Proszę bardzo. Tak było, tylko to było whisky akurat. Dobrze, następne podziękowania, bardzo, bardzo duże dla osoby, która nam pomagła tutaj wszystko zorganizować, czyli dla Kasi. Zapraszamy Cię tutaj. Tak naprawdę jest to największy koszt, bo najwięcej serca włożyłaś w samą organizację. Bez Kasi również by nie było tego pięknego miejsca, nie byłoby wszystkich atrakcji i naprawdę, Kasiu, bardzo Ci dziękujemy. Chcieliśmy oczywiście też podziękować rodzicom, bo bez nich też by nas nie było. Także zapraszamy. Rodziców na środek oczywiście. I zapraszamy też świadków od razu. Zapraszamy na koncert zespołu Spontana. Dzięki. Dobra, dajmy z siebie wszystko. To jest wesele, rataje i maluby. Łapy w górę! I wszyscy proszę! Ma farbowany włos, ta laska to już sztos. I ona ma patenty na męskie komplementy. Zarzucę na nim sieć, w końcu ją będę mieć. Pokażę mi swą dziarę, a ja swoją gitarę. Ma farbowany włos, ta laska to i sztos. I ona ma patenty na męskie komplementy. Zarzucę na nią sieć, w końcu ją będę mieć. Pokażę mi swą dziarę, stworzymy dobrą parę. Farbowany włos, ta laska to i sztos. I ona ma patenty na męskie komplementy. Zarzucę na nią sieć, w końcu ją będę mieć. Pokażę mi swą dziarę, a ja swoją gitarę. Ma farbowany włos, ta laska to i sztos. I ona ma patenty na męskie komplementy. Zarzucę na nią sieć, w końcu ją będę mieć. Pokażę mi swą dziarę, stworzymy dobrą parę. Dobra, to zaczniemy sobie od takiej chyba małej przemowy. Zawsze robię to spontanicznie, także dzisiaj też zrobię to spontanicznie. Jak wiecie, poznaliśmy się z Maćkiem w bardzo dziwnych okolicznościach, dlatego że było to na streamie na YouTubie u Kasjusza, Don Kasjo Życińskiego. Były to najpierw żarty, przerodziło się to w związek, teraz jesteśmy już 4 lata. No i tak sobie postanowiłam, że napiszę o tym piosenkę, także jak widzicie, już dostaliście teksty. Jak będę śpiewać, to chciałabym, żebyście się wczuli w ten tekst, bo wszystkie słowa są skierowane do Maćka i wszystko jest prawdą. Także zapraszam też do zabawy. Mam nadzieję, że ktoś potańczy tutaj, bo nie ukrywam, że pomimo tego, że czasami występuję, śpiewam, to przy tak bliskich osobach jestem po prostu trochę zesrana. Nie mam make-upu, mówisz, że jestem poddawą. Przy tobie zawsze czuję się bardzo kochana. Po prostu jestem sobą, na ból akceptowana. Choć czasem miły coś powięci swoje nosem. No co ty do mnie gadasz, to nadal jesteś losem. Ale pamiętaj, że w tym związku ja mam ładę. Wspólnej konto bankowe, kochanie poprowadzę. Poznałam męża na YouTubie, choć pomyślałam, że mam w klubie. Okazał się bardzo kochany. Robi mi pranie i jest we mnie zabujany. Podkrada mi tą dychę nocą, lecz Maćku chcę być tylko z tobą. I nawet kiedy się kłócimy, ja dobrze wiem, że potem się pobudzimy. Obruczka miły na dłoni twej już spoczywa. Nie będziesz dzwonił i kumplom swym opisywał, jaka to jestem i co ci się nie podoba. Bo już od dzisiaj panuje zasada nowa. Co powiesz ona, to będzie jak święte słowo. A jak zaprzeczysz, to powtórz to znów na nowo. Że najpiękniejsza żoneczka ma zawsze rację. Potem na zgodę, jak zrobisz mi pyszną kolację. I po co też to było? Poznałam męża na YouTubie, choć pomyślałam, że ma w czubie. ale wyczułam to nutkę Roxana i Spontana, że ci chyba pomogli w tym. Menelaosi, zespół Menelaos mieli tutaj dzisiaj być, ale mają koncert, ale bardzo pozdrawiają, więc ja też ich pozdrawiam. Mam nadzieję, że ktoś to nagrał, więc to udostępnię. Ale bardzo fajnie.